Witam wszystkich dzisiaj w poradniku do LS-a 17 albo którego kto woli. Jak zrobić od taki murek, taki budynek, jak go teksturować. Więc zaczynajmy. Od czego zaczynamy? Warto przygotować sobie tekstury na sam początek. Również plugin do Blendera do eksportowania DTS, do tworzenia Normal Map i plugin do eksportowania do i3D. Linki w opisie. Więc ja tu jeszcze przedstawię swoją teksturkę. Jak widać coś takiego. Warto pamiętać, żeby zapisywać do 2 do potęgi n-tej, czyli 512 to jest 2 do 9 na przykład i 1024 i tak dalej, i tak dalej. Może nawet i mniejsze oczywiście. Przy tworzeniu normal mapy polecam tutaj coś takiego zrobić, żeby podbić kontrast. Będzie wtedy ładniej wyglądało, lepszy efekt będzie dawało. Więc przejdźmy do Blendera. I na sam początek co polecę zrobić? Na początek polecę w scenie zmienić jednostki na metryczne. Wiąże się to z tym, że potem po wyeksportowaniu do i3D będzie się bugowały tekstury, jeżeli tego nie zrobicie. I od razu zalecam zapisać plik w tym folderze, gdzie mamy nasz obiekt. Zapisujemy. I co robimy teraz? Oczywiście tworzymy nasz budynek. I tak, oczywiście tutaj macie te jako na przyciski. Skalujemy. Klikamy Z, nie, Y. Akurat skalujemy. Ja to tak zeskaluję, żeby to było 10 cm 2 na 2 metry. No. Tak, po wymodelowaniu naszego obiektu, no to akurat na szybko, żeby przykład był, przechodzimy do naszej zakładki z teksturami, znaczy materiałami. Nazywamy nasz materiał, na przykład cegły, niech będzie, znaczy bez polskich znaków, będzie lepiej potem. Przechodzimy do następnej zakładki, którą są tekstury i tutaj, jeżeli coś takiego wam się wyświetli, to klikacie X, klikacie nowa i macie od razu. Image open. Jeszcze raz. Czytujemy naszą teksturę. I uprzednio, jeżeli zapisaliście, to powinniście mieć coś takiego, czyli dwa slasze i tekstura na przykład. Więc przejdźmy dalej. Tak. Co zrobić, żeby się nam pokazała? Tutaj najpierw wybieramy materiał. Jest całe czarne. Tutaj robimy tak jak ja, żeby podzielić ekran na dwa. I z rogu wybieramy sobie UV Image Editor. Oczywiście przechodzimy tabem do trybu edycji. Wybieramy ścianki, zaznaczamy wszystkie, klikamy U i pierwsza opcja. Pojawi nam się coś takiego, akurat u mnie jest zielony, bo tak sobie mam taki, jak to się mówi, chemę po angielsku, chemę. Czyli tak, jak widać, jeszcze zmienię świat. Ok, jak widać, nasza tekstura się fiknęła na bok, więc najpierw może zaznaczmy tą ścianę. Tutaj klikamy A i obracamy. Może nie tak, a o minus 90, tak jest. Tak samo tutaj klikamy R 90, no. I tak. I tak samo z bokami, znaczy podobnie z bokami. G, X, to nie działa. To trzeba odwrócić zapewne. Nie wiem dlaczego. G. Klikamy G i X, żeby poruszać się na boki. Na przykład Y, żeby poruszać się na góry. Dla tych, co nie wiedzą. Oczywiście skalujemy tak, jak nam się podoba. Oczywiście, żeby wyrównać, no to ja może obrócę, może będzie dobrze. 180, o, jest pięknie. Tak samo z drugiej strony. Tutaj widzę, że też jest źle. Trzeba obrócić 80. G, X. I jeszcze wszystko obrócić o 180. Jest ładnie. Teraz góra i dół. G. G. Y.
ładnie. To będzie... Dobrze, zobaczymy. GY nie jest źle. Obracamy 90. Przeciągamy w tą stronę. Jest gotowy. Oczywiście teraz podjadę tak bliżej, żeby było widać efekt naszej normal mapy. Przechodzimy więc, jak mamy zaznaczony nasz obiekt, do tekstur. A, znaczy do materiału zaznaczamy materiał, tekstury. Mamy jedno, klikamy tutaj niżej, klikamy nowa, klikamy otwórz i wybieramy tekstura nowa. Oczywiście budynek nam się zrobi teraz niebieski. Trzeba zjechać w dół, na przykład tym paskiem. Odznaczać, oznaczyć kolor, oznaczyć geometria normal. I teraz, żeby go widać, wpiszę 5. Widać takie ala wypukłości. Ale wpiszę sobie 2 na ten czas. I co teraz? To jest chyba wszystko na razie wyteksturowane, ładnie. Więc jeżeli już eksportujecie, no to warto usunąć lampkę i kamerę. Zostawić sam obiekt, tak jak widać tutaj, sam obiekt. Kliknąć plik, eksportuj. I tutaj wpiszmy sobie murek. Eksport. I jeżeli zapisaliście tutaj na przykład w tym samym folderze, co mamy wszystko, jeżeli wcześniej zapisaliście, to już można otworzyć. Jeżeli nie, to trzeba edytować notatnikiem i zostawić samą nazwę tekstury, albo tak jak tutaj. I wtedy otwieramy. Przybliżamy i mamy ładny widok. Oczywiście stworzę jeszcze światełko, może będzie widać. No, nawet widać tutaj takie cienie inne dzięki normal mapu. Jeszcze, jeżeli chcecie wstawić obiekt do swojej mapy, trzeba pamiętać o tym, żeby, na przykład jeżeli tego już nie potrzebujecie, to można usunąć, ale ja zostawię. To trzeba pamiętać, żeby schować w jednym folderze, na przykład tak jak tu w obiekcie, tekstury razem z tym plikiem, przejść do swojej mapy. Czyli ja to mam w dokumentach modowaną mapę swoją, na przykład mody, i tutaj w folderze, gdzie jest nasza mapa, nasz plik z mapą, można utworzyć sobie byle jaki obiekt, folder, ja go sobie nazwałem obiekty, i do niego wrzucamy nasze obiekty. Jak widać, tutaj mam murek nasz wstawiony, wrzucony, i wtedy wchodzimy w mapę. Czekamy chwilę i importujemy nasz mureczek, tak? Znaczy obiekty, murek albo obiekt, jak to woli. Importujemy. I jest ładnie, jak widać. Zapisujemy. I można już podziwiać swoje efekty. Znane mi problemy. Jeżeli obiekty w waszej grze wyglądają tak samo jak tutaj, czyli są albo całe czarne, albo się gliczują, tak jak na przykład ten słup, to co robimy w tej sytuacji? Najpierw wychodzimy z gry. Wychodzimy z gry i w folderze z grą mamy taki pliczek jak Game XML. Edytujemy go notatnikiem i w renderer zamieniamy na DirectX 9, czyli wpisujemy zamiast 11, na przykład w moim przypadku 9. Zapisujemy i włączamy grę. Klikamy tak. I oczywiście, jeżeli to jest błąd karty graficznej, to prawdopodobnie albo macie za słabą kartę graficzną, która nie obsługuje, albo źle obsługuje tą technologię, lub jak w moim przypadku, ja sobie piekłem swoją kartę graficzną. Pozdrawiam. No i obiekty wyglądają już ładnie. Jak widać. Tak samo słupek wygląda ładnie. Drugim problemem jest to, że jeżeli mamy ustawienia na niskich, no to występuje taki problem jak tutaj w
pokazany. Czyli tekstury, jeżeli jesteśmy, patrzymy od boku, widać takie przejścia pomiędzy nimi. Jeżeli ustawi się ustawienia na wysokie, ten problem już znika, więc to zależy też właśnie jak teksturę nanieśliśmy, jakiej rozdzielczości i jak ją skalowaliśmy w Blenderze.